zmieniły się te drzewa. To jest bardzo zacna inicjatywa. Tylko chciałem zapytać, czy pani nie miała lekkiego zgryzu, widząc, że Ewa Kopacz też wybija łopatę w ziemi. A dlaczego nie mogła posadzić drzewa? Co to za nie rozumiem. Chodzi mi o te dosyć nieprzyjemne konotacje z jej wypowiedziami z 2010 roku. Wie pan co naprawdę? Naprawdę wiem co. To jest tak nie na miejscu porównanie. Na miejscu to było to, co mówiła wtedy ale pani. Ale rozmawiamy o akcji sadzenia drzew. I sam pan przyznał, że ta akcja sadzenia drzew jest bardzo dobra i ważne, że Polacy zwrócili uwagę, że problem ekologii jest ważny, że trzeba sadzić drzewa. I przechodzenie jednym tchem od problemu sadzenia drzew do oskarżania Ewy Kopacz, powiem panu naprawdę... O nic nie oskarżam Ewy Kopacz, poza tym, że kłamała w 2010 roku. Bardzo czyli dziękuję. Czyli pan ją oskarża, tak, pan za nieprzyjemna. Naprawdę, jak na mężczyznę, na dziennikarza przekroczył pan granicę.